Witajcie na kalaja.pl. Tym razem mam parę informacji na temat peelingu z nasion malin. Zapraszam na film. Peeling z nasion malin powstaje w wyniku suszenia nasion malin oczywiście, a następnie mielenia ich na drobne elementy. Jest to produkt w 100% naturalny i jak wszystkie naturalne peelingi, zarówno nadaje się do pielęgnacji twarzy, jak i do pielęgnacji ciała. Ten konkretny jest bogaty w witaminy C i E, dzięki czemu zarówno delikatnie, jak i skutecznie oczyszcza. I przy tym on ma bardzo pozytywny wpływ na koloryt cery. W przypadku cery tłustej albo takiej poszerzałej z przebarwieniami, ja szczególnie ten konkretny peeling polecam. Myślę, że on się do takiej skóry najbardziej nadaje. Jeżeli macie cerę bardzo, bardzo wrażliwą i delikatną, to polecałabym albo stosować go z odrobiną wody i z olejem, albo w ogóle go sobie odpuścić, bo on jednak ma te drobinki troszeczkę grubsze od powiedzmy peelingu z czarnej porzeczki. O, nasypałam. Generalnie ten peeling przypomina swoją teksturą troszeczkę, ja bym powiedziała, otręby na przykład. I te jego drobiny są trochę twardsze w dotyku niż właśnie na przykład elementy peelingów z czarnej porzeczki, więc jako produkt do ciała tym bardziej fajnie się nadaje, albo mówię, jeżeli macie skórę tłustą, albo taką poszerzałą i z przebarwieniami. Peeling nie ma jakiegoś specjalnego, intensywnego zapachu. Ja bym powiedziała, że po dodaniu wody on pachnie trochę tak jak mrożone maliny. O, może coś takiego, ale żeby był taki bardzo mocno malinowy przy otwarciu od razu opakowania, że się rzuca ten zapach na początek, no to bym nie powiedziała. Ponieważ jest to produkt ścierający, to tak jak wszystkie peelingi sprawia, że po zastosowaniu cera jest troszeczkę zaczerwieniona, ale to szybko znika, nie trzeba się tym przejmować. Ja najbardziej polecam go stosować albo z samą wodą, po prostu połączyć go z wodą w taką papkę i używać, oczywiście z omijaniem okolicy oczu, albo z żelem myjącym, czy właśnie z jakimś olejem dla lepszego nawilżenia. Moja ulubiona opcja to jest właśnie dodać kilka kropli oleju. Najpierw kilka kropli wody, żeby to się ładnie tak połączyło. Polecam na przykład olej zielony z awokado. I wychodzi bardzo fajny odżywczy peeling, po którym nie trzeba smarować twarzy żadnym kremem nawilżającym. I to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeśli tak, to oczywiście zostawcie kciuka w górę i dajcie nam znać na Facebooku, co o tym sądzicie. I do zobaczenia następnym razem. Pozdrawiam!